Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do modlitwy Słowem Bożym z ósmej niedzieli zwykłej C. Zacznijmy modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo, Matko Słowa Bożego, módl się za nami. Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią usta, mówią jego usta. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Słowo Ewangelii ósmej niedzieli zwykłej odpowiada mi temat takiego rozmyślania, które zatytułowałbym Sztuka Życia. Sztuka Życia. Sztuka Życia we wzajemnych relacjach. Stawanie z takimi pytaniami, jak żyć w prawdzie przed sobą, przed innymi, przed Panem Bogiem. Jak żyć, mając serce wolne od fałszu, obłudy, osądzania, potępiania. Sztuka życia. Uczymy się jej dzień po dniu. Z najlepszym ze wszystkich nauczycieli na świecie. Z Chrystusem. Słowo Boże oświetla nasze życiowe ścieżki. I za każdym razem, kiedy wczytujemy się w Słowo Boże, najpierw przyjmujemy je jako dobrą nowinę. Jako dobrą nowinę o Bogu, który jest zakochany w człowieku, który chce dla nas rzeczywiście pięknego życia tu na ziemi i takiego życia, które jest ukierunkowane na życie w pełni, na życie w wieczności. Więc z jednej strony dobra nowina, a z drugiej strony zawsze jest to zaproszenie do refleksji, do jakiegoś też przyłożenia tego słowa do naszego życia. Ważna tu jest nasza zgoda na to, żeby słowo rzeczywiście oświetliło nasze życie, żeby może też nieraz coś obnażyło, postawiło nas w prawdzie. Czy potrafimy się na to zgadzać, żeby słowo nieraz w nas coś zakwestionowało, żeby jak nawet i użyjmy takiego porównania, jak skalpel coś przecięło, co będzie mogło potem zdrowieć
jeśli tak potrzeba. Jeśli skalpel, jeśli takiego porównania użyć, to zawsze w najlepszej z możliwych dłoni, w dłoni Boga. Dlatego ważne jest, kiedy słuchamy słowa, zastanawiać się nad tym, czy mieć ciągle na uwadze, kto mówi do nas to słowo. Kto? Kto to słowo do nas kieruje? I na czym mu zależy? Bóg mówi to słowo z miłości. I dla większej miłości. I to słowo jest rzeczywiście ku naszemu nawróceniu. Lada chwila zaczniemy Wielki Post. Przyjmiemy popiół na nasze głowy i to słowo już może być takim pierwszym zaproszeniem czy wstępem do tego, by jakoś duchowo się przygotować na to, co nas czeka w Wielkim Poście. Pan Jezus podpowiada nam pewne sentencje i w takim właśnie kluczu spróbujmy je odczytać. Cztery główne sentencje dotyczące czegoś, co spróbowałbym nazwać właśnie sztuką życia. Zaczyna się od pytania, czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Pierwsze, co we mnie się pojawia, kiedy te słowa czytam, w kontekście życiowym, w którym też na tym etapie życia jestem, to taka dyskusja z Panem Jezusem. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Może. Obserwacje z życia codziennego, zwłaszcza w miejscu, gdy raz po raz spotyka się osobę niewidomą, podpowiadają, że tak. I niekoniecznie muszą obydwaj od razu wpaść w dół. Ale kiedy sięgam do greckiego tekstu, do Biblii Jakuba Wójka, odnajduję słowo ślepy. To z kolei mnie ukierunkowuje na zagadnienie, na problem duchowej ślepoty. Duchowej ślepoty. I nie tylko myśląc o ludziach wokół, ulegając może nieraz jakiejś diagnozie, jakie formy, jakie odsłony może mieć ta duchowa ślepota w życiu różnych ludzi, ale przede wszystkim to słowo przykładam do siebie. I chcę, żeby to słowo rzeczywiście mnie samego też i każdego i każdą z nas prowadziło do odkrycia, że każdy i każda z nas może tej duchowej ślepocie ulegać. Nieraz w bardzo subtelnych formach. Gdy doświadczamy słabości, chwiejności na drodze wiary, potrzebujemy mieć przewodnika, dobrego przewodnika. Przewodnikiem dla nas jest Chrystus. Przewodnikiem dla nas jest kierownik duchowy. Przewodnikiem dla nas jest ktoś, komu ufamy, z kim razem mamy poczucie, że staramy się iść ewangeliczną drogą. Wiemy, że zależy mu na zażyłości z Jezusem, na życiu w prawdzie. Wtedy przed taką osobą odsłaniam to, czym żyję. I staję z wiarą, że przez człowieka, przez przewodnika, przez nauczyciela, ja, który chcę uczyć się tego, co znaczy postawa ucznia, założyciowa postawa ucznia Pana, chcę rzeczywiście pozwalać Bogu, by demaskował różnego rodzaju formy duchowej ślepoty. Pan Jezus przestrzega tutaj przed faryzeuszami uczonymi w piśmie, którzy sami uważali się za przewodników Izraela, przypisywali sobie jakąś funkcję, jakąś rolę, pozycję. I to podpowiada, że warto czasami pozwolić, by słowo zakwestionowało w nas te funkcje, role, pozycje, które może sobie sami przypisujemy. Gdy nieraz w ludzkiej słabości, czy kuszeni przez złego, możemy zaniedbywać odczytywanie Bożych znaków w odniesieniu do siebie samych, a za bardzo być wpatrzonymi w słabości innych.
drugie słowo, druga sentencja, kolejne pytanie Chrystusa. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Belka w oku własnym, drzazga, czy źdźbło w oku brata, czy siostry. To słowo zachęty do stawania w prawdzie i w pokorze. Przypomina mi się słowo świętego Pawła. Wśród grzeszników ja jestem pierwszy. Ja. Jeśli nawracać się, to przede wszystkim nawracajcie się, zaczynając od siebie. Kiedy przyjmiemy popiół na nasze głowy w środę popielcową, każdy i każda z nas przyjmie ten popiół na swoją głowę. I będziemy się starali odczytywać zaproszenie do przeżywania drogi Wielkiego Postu, przede wszystkim pytając, co ja mam w moim życiu zmieniać. Pan Jezus używa bardzo mocnego słowa, obłudniku. Usuń najpierw belkę ze swego oka, wtedy przejrzysz, żeby usunąć drzazgę z oka swego brata. O co się możemy pytać? Czy nie widzimy czasami w sobie tendencji do fałszu i obłudy? Wytykanie wad, przejaskrawianie faktów, wypowiedzi, półprawdy, manipulacja informacją, hejt, przypisywanie złych intencji, oczernianie. Diabeł chętnie miesza w mętnej wodzie. A słowo Pana, choć trudne, jest jak lekarstwo na rany zadane przez kłamstwo, przez to wszystko, co może być formą jakiegoś subtelnego zafałszowania i rzeczywiście może demaskować w nas też obłudnika. Nasze przyzwyczajenia w myśleniu, w mówieniu, w postępowaniu. Nigdy nie jest się dość dostatecznie wymagającym w stosunku do siebie samego i nigdy nadmiernie życzliwym w odniesieniu do innych. U ojców pustyni, w apoftegmatach, znajdujemy takie mądrości. Pewien brat pytał Abba Poimena, co to jest obłudnik? Starzec mu odpowiedział, obłudnik to taki, kto uczy bliźniego rzeczy, do których sam nie dorósł. A w innym apoftegmacie słyszymy, czytamy, czym są grzechy. Grzechy są wtedy, gdy człowiek swoje wykroczenia zupełnie lekceważy, a usiłuje jedynie pouczać innych. Trzecie słowo, trzecia sentencja Pana Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Drzewo dobre, dobre owoce. Drzewo złe, złe czy zepsute owoce. To słowo zaprasza mnie do tego i poczujmy się wszyscy zaproszeni do tego, by najpierw przede wszystkim dziękować i uwielbiać w modlitwie za dobre owoce naszego życia. Rozpamiętywać pamięć o Bożych dobrodziejstwach. Co we współpracy z Bożą łaską widzimy jako realne dobro w naszym życiu. Co Bóg dał nam, co może przez nas chciał też zdziałać. Na Jego chwałę to wszystko. Trzeba to zawsze pokornie uznać, że dawcą, ostatecznym adresatem jakiegokolwiek dobra jest sam Pan Bóg. Ale możemy też prosić Ducha Świętego w modlitwie tym słowem, żeby nam pomagał zobaczyć jakieś gorzkie, złe owoce, konsekwencje naszych złych wyborów, nasze upadki grzechowe, przywiązania do grzechów, rany pogrzechowe, nasze czy innym zadane. Święta Faustyna usłyszała od Pana Jezusa, Twój grzech nie jest kropką w zdaniu, które rozpoczął Bóg. Gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swoich grzechów, gdy się osłoni przed jej oczyma, dusza cała
Gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swoich grzechów, gdy się odsłoni przed jej oczyma, przed oczyma jej duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. To może prowadzić do takiego stwierdzenia: jestem grzesznikiem kochanym przez Boga. Widziałem u jednej osoby wypisane takie zdanie właśnie. I te słowa kochanym przez Boga podkreślone po wielokroć i pogrubione, żeby właściwie rozkładać akcenty. Jestem grzesznikiem, ale kochanym przez Boga nade wszystko. I ostatnie słowo, ostatnia myśl z tej Ewangelii o dobrym człowieku. Z obfitości serca mówią jego usta. Dobry człowiek, który z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro. Zły, zło. Ten dobry skarbiec, co to by mogło być, pomyślmy dzisiaj. W uczeniu się sztuki życia. Dobry skarbiec. Człowiek dobry zapala do dobra, jak ogień od ognia. Święty Augustyn powie: niech to w was goreje, czym innych zapalać chcecie. Naszym skarbem jest sam Chrystus. I każde zażyłe obcowanie z Nim, w modlitwie Słowem Bożym przede wszystkim, na ścieżce medytacji, kontemplacji, to jest ciągłe uczenie się sztuki życia. I ciągle z tą samą wiarą, że On jest najlepszym nauczycielem sztuki życia. I tu na ziemi, i w drodze do pełni życia, w wieczności. Niech coś z tego słowa, kochani, nas zainspiruje, oświetli nasze życiowe ścieżki. Niech Bóg w swoim słowie rzeczywiście nas i umacnia, i leczy, i prowadzi, i uczy sztuki życia. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.